Brocka Dom Maklerski Deep Broker, dzisiaj 7 maja. Zapraszam na nasze dzisiejsze spotkanie. Prezentowany materiał nie stanowi rekomendacji. Każde inwestowanie związane jest z ryzykiem inwestycyjnym, dlatego zapraszam do zapoznania się z klauzulą. Bardzo dużo się dzieje na giełdzie, ponieważ w zeszłym tygodniu mieliśmy kluczowe dane makroekonomiczne, czyli najpierw mieliśmy decyzję Fed, posiedzenie FOMC w sprawie stóp procentowych, a następnie w piątek mieliśmy dane na temat poziomu bezrobocia. Fed na swoim posiedzeniu nie zmienił aktualnego poziomu stóp procentowych, tak inwestorzy się spodziewali, tego rynek oczekiwał. Natomiast to, co sądzę pozytywnie zaskoczyło inwestorów, było gołębie nastawienie przewodniczącego Fedu, czyli wyraźnie zasygnalizował, że nie będzie podwyżał stóp procentowych, niektórzy inwestorzy się nawet tego obawiali i zaznaczył, iż no jakby dał nadzieję, że będą obniżki nawet w tym roku, czyli bardzo pozytywny wydźwięk po tym spotkaniu. I następnie tylko spotęgował ten wydźwięk dane na temat bezrobocia, ponieważ dane na temat bezrobocia były bardzo słabe, a słabe dane są dobre dla rynku. Czyli mieliśmy dwa razy dwie informacje w zeszłym tygodniu pozytywne na rynku i widzimy, iż ma to odzwierciedlenie na wykresach. Przed nami kluczowy wykres, czyli rentowność amerykańskich obligacji. Widzimy, iż tutaj z poziomu oporu, czyli szczytów 5%, który zeszły rok mieliśmy malejącą rentowność, następnie przez ostatnie miesiące niebezpiecznie rośnie nam rentowność, natomiast teraz na skutek tych danych makroekonomicznych zeszłego tygodnia widzimy, iż sytuacja jest unormowana i mamy spadek, czyli bardzo pozytywna sytuacja, jeśli chodzi o inwestycje i widzimy to na wykresach. Przejdźmy na wykres giełdy jako takiej, czyli słynny SP 500. Po korekcie, którą mamy do czynienia przez ostatnie tygodnie, widzimy, iż na skutek ogłoszenia danych piękne zielone świece wzrostowe, czyli rynek bardzo pozytywnie przyjął tę informację, także jesteśmy praktycznie niedaleko szczytu wszechczasów. Bardzo szybko na giełdzie zmienia się obrót sytuacji. Jeśli zobaczymy na taki benchmark XXI wieku, jakim można nazwać indeks akcji technologicznych, widzimy tak samo. Ostatnie świece dzienne, piękne, zielone wzrosty, czyli rynek bardzo optymistycznie przyjął to, co usłyszał. Teraz spójrzmy na równocześnie na Bitcoina, bo tutaj też wygląda to z punktu widzenia technicznego bardzo ciekawie. W zeszłym tygodniu zaznaczałam, iż tutaj jest potencjalna możliwa formacja takiego spadającego trójkąta i mamy tutaj wsparcie i zaznaczałam, iż są bardzo możliwe dalsze spadki po to, aby notowanie Bitcoina mogły przetestować te wsparcie i ewentualnie tu mogliśmy liczyć na odbicie. I tak się stało. Czyli właśnie dane Fedu i później dane na temat poziomu bezrobocia ładnie zadziałały tutaj dla notowań Bitcoina. Przypomnijmy, dane słabe na temat bezrobocia są bardzo złe dla notowań dolara, czyli tutaj w tym samym momencie dolar notował spadki i dlatego też Bitcoin może liczyć na wzrosty, czyli aktualnie sytuacja jest pozytywna dla Bitcoina i przypominam, dla notowań Bitcoina jesteśmy na szczycie wszechczasów. Tutaj jest aktualnie konsolidacja, ruch boczny od połowy marca jesteśmy w tym momencie w ruchu korekcyjnym, w konsolidacji i być może szykujemy się ku jej końcowi, o ile wsparcie aktualne zostanie utrzymane i będziemy mieli kontynuację tego ruchu wzrostowego, który został zainicjowany właśnie w zeszłym tygodniu na skutek danych, bo dane mają, no jak to by to powiedzieć, często jest to punkt zwrotny dla notowań, czyli jakby rynek czeka na dane, gdy dane napłyną, to później bardzo często wyznacza to, co się będzie działo na najbliższe tygodnie, miesiące na rynkach.
Spójrzmy zatem na indeks samego dolara, wykres dzienny. Tutaj mamy sytuację na skutek danych, które napłynęły na początku Fed, czyli mamy tutaj świecę czerwoną, osłabienie dolara, czyli ten gołębi Fed nie sprzyja umacnianiu dolara, co jest logiczne, bo skoro Fed podtrzymuje narrację obniżania stóp procentowych, to nie jest to korzystne dla dolara i mamy tutaj spadki i na tym w czasie ogłoszenia stóp bezrobocia także mamy spadki. Czyli tutaj, jeśli chodzi o notowania dolara, mamy spadki. Natomiast też istnieje jeszcze jakaś cień szansy, iż może się to rozegrać inaczej, patrząc na dolara, ponieważ mamy tutaj odbicie od linii trendu wzrostowego. Linia trendu wzrostowego jest jeszcze utrzymana. Proszę zobaczyć, jest to lekko podobne do tego, co się dzieje na Bitcoinie. Teraz te dwa aktywa są skolerowane negatywnie, także który tutaj wygra. Natomiast póki co dolar się osłabia, więc też narracja jest taka, iż ta tendencja najprawdopodobniej utrzyma się. Czyli tak, mieliśmy akcje, mieliśmy dolara, mieliśmy krypto, czyli czas przejść na metale szlachetne. Metale szlachetne, szczególnie złoto, zachowuje się praktycznie tak samo jak Bitcoin. Czyli mamy tutaj bardzo podobny ruch korekcyjny, można zamknąć w takim klinie i równocześnie też mamy utrzymanie, odbicie z poziomu wsparcia, może nie tak mocne jak dla Bitcoina, ale jednak na skutek utrzymania danych mamy tutaj pozytywne rozegranie, jeśli chodzi o złoto i srebro. Srebro, przypominam, testuje szczyt z ostatnich kilku lat, szczyt z 2020, długo oczekiwane tutaj wzrosty dla srebra. Ponieważ poziom 28 dolarów jest poziomem oporu, naturalne jest to, iż mamy teraz korektę, i też na skutek danych z zeszłego tygodnia widzimy tutaj pozytywne rozegranie dla złota. Czyli duży optymizm, mimo że mamy początek maja. Maj z reguły jest uważany, jest takie giełdowe powiedzenie sell in May and go away, czyli zamknij wszystko i zapomnij o giełdzie na 6 słabych statystycznie miesięcy na giełdzie. Natomiast oczywiście, jak to jest za statystyką, nie zawsze się taka statystyka sprawdza. Jest to bez wątpienia prawidłowość, którą jeśli przeanalizujemy wiele lat, wiele dekad, to się sprawdza rewelacyjnie. Natomiast nie zawsze. Tak proszę zobaczyć, zeszły rok 2023 w maju mieliśmy kontynuację wzrostów. Maj, czerwiec, mieliśmy całkiem piękne wzrosty w miesiącach letnich aż do końca lipca. Także różnie to bywa. Także to już trzeba indywidualnie decydować, czy ktoś chce korzystać z tych prawidłowości słabych i mocnych miesięcy, czy też nie. Jeśli spojrzymy na samą giełdę, to co się dzieje teraz, to wygląda bardzo pozytywnie. Po korekcie, którą mieliśmy od początku kwietnia, czyli cały kwiecień notowania znajdowały się w korekcie i teraz już pod koniec kwietnia i teraz początek maja mamy wzrosty na giełdzie. Zapraszam, jeśli będą mieli Państwo chwilkę na dłuższą refleksję, przygotowałam wpisy na blogu, linki poniżej, na temat tego, jak trudno inwestorom jest pokonać indeks SP500, po prostu średnią, z czego to wynika, jakie są możliwości, czyli SP500, czy poprzeczka za wysoko, ponieważ naprawdę nawet profesjonalni inwestorzy, profesjonalnie zarządzający kapitałem statystycznie nie pobijają indeksu SP500, czyli jest to tutaj, można się nad tym zastanowić. I równocześnie jakby kontynuacja tego artykułu, jest indeks, który pobija indeks SP500, jest nim indeks akcji technologicznych, czyli też można by się zastanawiać, czy to przypadkiem teraz, w XXI wieku, tym benchmarkiem, tym nowym benchmarkiem nie jest już SP500, tylko może po prostu Nasdaq 100, indeks akcji technologicznych, bo po prostu przynosi miażdżąco lepsze wyniki ponad SP500 rok po roku, także widzimy tutaj już mamy wiele lat próby, żebyśmy mogli stwierdzić, iż Nasdaq pobija znacznie SP500, także też tutaj zapraszam serdecznie
do poświęcenia kilku minut na przeczytanie tych dwóch dość obszernych artykułów, muszę to zaznaczyć. Dziękuję. Z mojej strony to wszystko. Zapraszam Państwa do pozostawienia lajków i życzę Państwu udanego dnia i udanych inwestycji. Do usłyszenia. Pozdrawiam.